Panie Przewodniczący, ostatni projekt uchwały. Uchwalenie jest zarządowymi upoważnienia. Tak, merytoryczna regulacja sprawy paragraf 1 upoważnia się na okres od 1 stycznia 2014 roku do końca kadencji Rady Dziennictwa Gminy Zarząd Dziennictwa Gminy do wydawania opinii w zakresie paragraf 4 punkt 5 litera J z artykułu 98. Paragraf 2 uchwały w zakresie podjęcia gminy głosowania 4.0.0.3.0 wstrzymujących się opinie zarządu 4.0.1 możliwych pozytywnych oraz gminie. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa w sprawie wydawania opinii wewnętrznych przez Radę Dzielnic Krakowa dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zarządowych i ustalania organizacji inwestycji celu publicznego Rada Dzielnic wydaje swoją opinię w formie uchwały najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie nie wstrzymuje naszego biegu sprawy, traktowane jest jako rezygnacja z zajęcia stanowiska w sprawie. Sesje Rady Dzielnic odbywają się średnio co miesiąc. Praktyka pokazuje, że zdarzają się przypadki, Rada Dzielnicy nie ma możliwości podjęcia stosownej uchwały do wskazanych w zarządzeniu terminu. Upoważnienie ma na celu umożliwienie wydania opinii przez Radę Dzielnicę do Komisji Zarządu w rozsądnym zabiegu sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 16 do głosu. Dziękuję bardzo. Więc to są uchwały i panie przewodniczący, czy w sprawie przechodzimy.